Cześć. Jeżeli jesteś ciekaw, czym jest zagraniczny kurs przetrwania realizowany w Finlandii, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda jego realizacja od kuchni, to serdecznie zapraszam na tą krótką serię filmów, które w zasadzie są już archiwalne, ponieważ nagrane w trakcie realizowania pierwszej edycji tego typu szkolenia w roku 2017. Wydarzyła się również edycja 2018. No i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli kolejną okazję do tego, żeby zabrać grupę kursantów na tak ciekawe szkolenie survivalowe, bushcraftowe i turystyczne. To jest taka hybryda, połączenie 3 w jednym. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie startujemy z Olsztyna już za chwilę na zagraniczny kurs przetrwania do Finlandii. Edycja 2017, czyli pierwsza w takiej formule. Tym busem będziemy śmigać do Laponii. Tak więc przed nami 2 dni w trasie, łącznie z przeprawą między Estonią a Finlandią. Przeprawa wodna promem. Zobaczymy, jak pójdzie. Jeszcze żeśmy nie wystartowali z Olsztyna. Chłopaki robią teraz rundę naszym białym transporterem po Starówce Olsztyńskiej. Natomiast ja teraz idę do naszego biura odebrać jeszcze jedną ważną przesyłkę. Dotarła w ostatniej chwili. Mamy godzinę 7:12. Rano, za chwilę wyjeżdżamy, a ostatnim rzutem na taśmę jeszcze jest przejęcie tajemniczej przesyłki od Marka. Udało się zdobyć przesyłkę, słuchajcie, oto ona. I właśnie wbijam do naszego busika. Ledwo co zdążyłem rozpakować paczkę, już się przed wyjazdem na kurs zaczyna garzyciarstwo. Wszyscy teraz, proszę bardzo, macają tomahawki. Co tam, Artur, macasz, powiedz? Skórę. Skórę. Artur maca skórę, którą Marek Lewandowski z EDC Leather Shop, słuchajcie, zrobił mi pokrowiec na tomahawk. Jest na YouTubie objaśnione, jak on to robił. No, a teraz ja wam pokażę pierwsze. Fajne, co? Dobra, to jedziemy. Właśnie wykręca, robi pączka. Ledwo żeśmy zdążyli, mimo żeśmy doliczyli nie 2, a 3 godziny zapasu na trasie. Płyniemy przez Jezioro Bałtyckie do Finlandii. Tam jest Tallinn, który lada chwila zostanie na linii horyzontu. Chwila, ale się włącza komuś na dole. Samochody też się cieszą. Jacuzzi. Thank you.
Szanowni Państwo, jest ze mną przedstawiciel znajomości drzewostanu lokalnego i panie Rafale, co to jest? To jest dupa, dupa. A my jedziemy tam, czyli jedziemy gdzie? Na Zadupie. Właśnie żeśmy dojechali w rejon miejscowości Supru. Tak więc jesteśmy już 400 km na północ od koła podbiegunowego. To jest to miejsce, w którym zakończyła się wyprawa zeszłoroczna, czyli wyprawa do Laponii 2016. My w roku 2017 tutaj zaczynamy. To jest inny plan, inne założenie szkoleniowe, a miejsce jest to samo. Tutaj za mną w tle nasz busik, który nas szczęśliwie dowiózł te 2000 km z Polski. Ja akurat w tym momencie zaczynam, słuchajcie, się tutaj przysposabiać do działań terenowych. Czyli to jest mój gigantyczny plecak. Jeszcze nigdy nie jechałem z tak wielkim plecakiem na takie działania, ale tam jest bardzo dużo rzeczy, które będą potrzebne w trakcie szkolenia. Niektóre elementy są na przykład zdublowane, takie jak duży nóż do nauki, pracy dużym nożem i na przykład tomahawk tutaj oparty do testowania tomahawka. Nasz sprzęt z połowy do rozdzielenia jeszcze przed wyjściem, czyli mapy, dokumenty, jakieś tego typu elementy tutaj w tym pudełku. No i elementy mojej pierwszej linii, apteczka, kapelusz i tak dalej. Tutaj ubrania, które zostawiam w samochodzie. Jak wrócimy tutaj za dni 10, to będzie co się przebrać suchego. Dzisiaj jest dzień zerowy, tak więc dzisiaj po prostu przyjechaliśmy i się instalujemy. A nasz pierwszy nocleg będzie wyglądał, już wygląda w ten sposób. Krótko mówiąc, zaczynamy. Zagraniczny kurs przetrwania, edycja pierwsza 2017. Jest dzień 20 czerwca. Bardzo, bardzo mokry i deszczowy. I taka jest prognoza na kolejne 10 dni. Temperatura dojdzie aż do 4 stopni Celsjusza. Super. No to jesteśmy, słuchajcie, pierwszy dzień w terenie. Pogoda nie rozpieszcza, czyli jest chłodniej niż przewidywały to prognozy jeszcze w trakcie stażu przygotowawczego, kompletowania listy sprzętu i tego wszystkiego, ale już nie mamy wyjścia. Natomiast ten sprzęt, jaki mamy w plecakach, zdecydowanie powinien wystarczyć. Dzisiejsza metoda nauczania, jeżeli chodzi o nawigację, to jest przypomnienie tego, co trenowaliśmy z chłopakami na stażu przygotowawczym, czyli te pierwsze kilometry instruktor robi, mówi, objaśnia to, co wykonuje. Już niebawem przechodzimy w tryb, gdzie chłopaki to będą wykonywać, czyli uczestnicy szkolenia, natomiast instruktor patrzy i podpowiada, koryguje ewentualne błędy. No a potem już sami uczestnicy biorą odpowiedzialność za to, w którą stronę idziemy, jak daleko, jak szybko i na jakim kierunku. No, trzymajcie kciuki. Trzecia godzina marszu, już niedługo. No i deszczyk ciągle pada w Laponii. Pokażę Wam, gdzie się znaleźliśmy i jak ten teren wygląda. Weszliśmy na taką całkiem sporawą górkę i otworzył się widok. Widać drzewa, widać Rafała. Rafał Wam macha. Rzadko się to zdarza w tak gęstym lesie, aby móc zobaczyć linię horyzontu i czuby drzew. No ale taki nas kopnął właśnie zaszczyt. I tu Artur robi pomiar. A my się rozkoszujemy z Mateuszem i Grześkiem. Chwilą relaksu. Przed chwilą żeśmy pili. Zmiany trzeba uzupełniać nawet wtedy, gdy jest wilgotno. I gdy pada się, gdy nie chce się pić. Jakieś 4 godziny jeszcze roboty przed nami w terenie i dalej będziemy instalować moc. Przesilenie letnie. A nam pada na głowę i na plecaki i na oporządzenie śnieżek. No, tak więc mamy 21 czerwca w Laponii. 400 km na północ od linii koła podbiegunowego.
przygotowany właśnie z pierwszą linią. Rafał też tutaj się już przysposobił. Wychodzimy z obozu. Bo sam obóz, słuchajcie, tutaj tak jak za Rafałem widać, jest tarp taki mocno pochylony. To jest schronienie mojej Artura. Panel sygnałowy, magazyn, a tu schronienie Grzegorza i Mateusza. Gdzie w takim razie jest kuchnia? Słuchajcie, jesteśmy w takim terenie, gdzie też mijaliśmy ślady niedźwiedzia. Była kupa, nie za duża, ale była zawsze, to mała też się liczy. I co jeszcze było? Były na drzewie ślady pazurów po takim mocnym rwaniu drewna przez niedźwiedzia, więc w związku z tym zachowujemy tutaj szczególną ostrożność. W trakcie marszu idziemy i gwiżdżemy, czyli oznajmiamy w terenie, że jesteśmy obecni i jeżeli bestia gdzieś się czai, no to ona nie będzie szukała konfrontacji, tylko po prostu odejdzie. Natomiast sama kuchnia to są przede wszystkim zapachy, czyli wszystko to, co jest związane z kulinariami, z gotowaniem, nie tylko same produkty spożywcze, a mamy tutaj suszone mięso, mamy makaron, i z tego robimy sobie posiłek, czyli wszystkie te elementy, one wylądowały 100 metrów od naszego obozu. Teraz właśnie przechodzimy ten dystans z Rafałem. O, już widać powoli dym z ogniska, unosi się nad drzewami i właśnie jemy, zmachałem się, jemy krótko mówiąc 100 metrów od obozu, tak? Nie w obozie. Wszystkie zapachy zostają tam. Wyznaczyliśmy jeden plecak, tutaj Artur zgłosił się dzielnie ze swoim plecakiem, że możemy go napełnić żywnością i powiesić wysoko nad ziemią. Znaczy wysoko, no po prostu nad ziemią. I to będzie nasza prewencja spotkania niedźwiedzia w obozie. Nie chcemy, żeby przywędrował osłabiony zapachami. Zbliżam. Czekaj, tutaj zrobimy przybliżenie, pokaż tą dziurę. Jak widzicie, faktycznie maszerowaliśmy, tak? Aż się dziury w skarpetach porobiły. A miejsce, gdzie się właśnie znajdujemy, to jest kuchnia. Tutaj przemoczony opał wystartował. Artur jest dzisiaj odpowiedzialny za przygotowanie posiłku. Rozpalił ogień. No i co? I zapewne moczy mięso i gotuje wodę. No to pokaż, jak to wygląda. Witajcie w mojej kuchni. Tak. No kurczę, specjały są prawdziwe. Widzę, że poszły też suszone warzywa. Tak, no to świetnie. A co w tym małym? Woda na herbatę. Woda na herbatę, okej. Tutaj jest reszta zapachów, tak? Czyli jakiś nam garnek nasz drugi, przyprawy. I tutaj jest żarcie na cały nasz wyjazd, popakowane w różne worki, bo tutaj każdy jest właścicielem innego worka. O, tutaj też moja butelka sterczy. Tu jest z kolei też mój worek bez żywności, tylko tam są leki, które przyjmuję, jest tam preparat na komary, czyli wszystko to, co ma jakikolwiek zapach, no i mogłoby przywabić niedźwiedzia, tak? Bo niedźwiedź, jeżeli nie zna zapachu, chce go poznać, bo zakłada, że jest to coś na misi ząbek. Na mnie spadł, tylko nie zasłanie pasmo wytybu, o. Na mnie spadł obowiązek zrzucenia liny przez drzewo. Nie, chciałbym powiedzieć, że pokażę wam, jak to się robi jednym rzutem, ale myślę, że tych rzutów będzie kilka, 10 tysięcy. I do wykonania rzutu jest naprawdę, trzeba mieć zasięg. Tak więc ja się rozbiorę, muszę sobie tak przygotować sznur, żeby on się chciał układać i ładnie z ręki startować. Czyli robię kilka takich zwojów. Jeden idzie od strony małego palca, a drugi idzie od strony palca wskazującego. Uwaga! Jest! No i teraz niech ktoś powie, że przygody survivalowe telewizyjne są reżyserowane. Nie są, od pierwszego rzutu wszystko wychodzi, zawsze. Okej, dobra, czyli niedługo wieszamy twój wór i to jest całe żarcie. Całe. I nie tylko żarcie, tam jest dużo innych rzeczy jeszcze zapachowych. Nie dopiero.
24 czerwca. Miejsce jest wyjątkowe, ponieważ dotarliśmy do punktu, w którym łączą się dwa duże jeziora. Ja teraz patrzę na północ. Wy widzicie to jezioro za moimi plecami w kierunku południowym. Tam jest jezioro Inari. A tutaj przepiękna chatka stylowa, która jest zaprezentowana i omówiona na naszej serii przygodowo-wyprawowej z wyprawy do Laponii. Laponia 2016. Około odcinka 10, jeżeli dobrze teraz pamiętam, na całej playliście jest zaprezentowana właśnie tego typu piękna chata. My do tej chaty dotarliśmy wczoraj. Mogliśmy wreszcie dosuszyć nasze ubrania, bo wszystko było przemoczone po 3 dniach marszu od asfaltu tutaj w to miejsce. Teraz chłopaki przygotowują się do plecenia sieci. Nie dłużej, ale mamy nadzieję, że wystarczy. Natomiast ja z Rafałem teraz przygotowuję się do tego, aby udać się w tym kierunku, który wam teraz pokazuję. I będziemy się rozglądali za materiałami, które uznamy za przydatne do wykonania techniki łuku ogniowego, tak? Czyli do spalania ognia metodą cierną, i temu będzie poświęcona druga część dnia, aby chłopaki mieli okazję właśnie z tym poćwiczyć. Musimy namierzyć takie materiały w terenie, później z uczestnikami przyjść w to miejsce, pozyskać odpowiedniego suchelca, no i dalej wydziergać podstawę, świder, docisk oczywiście z innego elementu, jakiegoś mocniejszego, i mam nadzieję, że to się uda tak przygotować, spreparować i rozpalić. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl.